Cześć, to ja Andrzej, jestem na finałowej rundzie WMMP i finałowej rundzie BMW M-Cup. Trochę żałuję, bo miałem pojechać, przynajmniej w jednej rundzie, albo w dwóch rundach, albo w całym sezonie, ale się nie złożyło trochę. Więc przynajmniej pojechaliśmy na podsumowanie, zobaczymy sobie ostatni wyścig, porozmawiamy z zadowolonymi, nie wiem, czy znajdziemy niezadowolonych i dowiemy się, jakie są plany na przyszły rok. Ireneusz, spektakularny sukces. Tak, cieszę się, że Cup poszedł. Tak pięknie cały sezon udało się organizować. Zawodnicy są zadowoleni, także super się zakończył sezon. Ile ludzi się przewinęło? Ile rund zorganizowaliście? No udało nam się zorganizować tak, że 18 zawodników jechało w Cupie w tym sezonie. Już widzimy duże zainteresowanie dalsze na przyszły sezon. Natomiast mieliśmy 6 rund. 6 rund odbyło się. 6 rund po 2 wyścigi, tak? 6 rund po 2 wyścigi, dokładnie tak. Czyli w przyszłym roku M-Cup i? No będzie M-Cup, kontynuacja to, co dzisiaj organizujemy. Natomiast mamy w planach również organizowanie 310 Cup, więc staramy się zorganizować, żeby też mieliśmy frekwencję gdzieś 15 osób do tej 300. Będzie to trochę ukierunkowane również do ladies, także to będą dziewczyny jeździły, także zapraszamy serdecznie i będziemy szkolić młode talenty młodych chłopaków oraz dziewczyny, także będziemy szukać młode talenty. I już słyszałem w kuluarach, że już macie zagwozdkę, jak to zrobić, bo niektórzy zawodnicy rozpędzili się trochę, więc teraz jest wasza głowa w tym, żeby poukładać klasy tak, bo co ja dzisiaj widziałem, dwóch bardzo szybkich z przodu, ale w środku bardzo fajna grupa ludzi na podobnym poziomie jazdy. Tak, na pewno będziemy organizować w przyszłym roku i Open, i Promot. Dwie klasy, tak jak w tym roku, z tym, że już widzimy, że na Open mamy dużo więcej zawodników na przyszły sezon, więc na pewno zrobimy limity czasowe. Prawdopodobnie to będzie w ten sposób, że zapraszamy oczywiście wszystkich zawodników do nas, do udziału w Cupie, natomiast jeżeli ktoś jeździł poniżej 35, to może jechać jako VIP tylko i wyłącznie. Między 35 a 37, minuta 37 a minuta 35, to będzie klasa Open, a powyżej minuty 37 to będzie dla naszych zawodników, którzy chcą zdobyć pierwsze kroki, się z nami, bawić się i zdobywać naukę. Pofantazujmy trochę, bo w tym roku oprócz Poznania była Chorwacja, co jeszcze? Słowakia. I Słowakia? Pofantazujmy trochę. Marzą ci jakieś tory, żeby dołożyć się do kalendarza? Tak, dlatego, że w tej chwili z tego co wiem, to Alpe Adria rozmawia w tym, żeby w przyszłym roku organizować w Brnie albo w Moście, więc dojdzie nam do kalendarza Brno Most, to na pewno. Utrzymamy Słowakię, może utrzymamy Riekę. Jeżeli będzie eliminacja jakaś Pannonia Ring, to będziecie mieć zdobyć Pannonia Ring. No i Poznań oczywiście. Super. Gratuluję, do zobaczenia. Mi się tak nie wygina nam garstek. Mi też nie, bo mam uszkodzony. Ja też. Czy jesteś zadowolony z tego, że wziąłeś udział w BMW M-Cup? A to na pewno. Tak. Generalnie super inicjatywa, bardzo mi się to podoba. No i w przyszłym roku Open. No właśnie, i teraz dwa pytania podstawowe. Czy się opłaca i czy warto? Tak i tak. O. Bez gadań. No to super. Może w przyszłym roku nam się namówić, ja pojadę. To będę obserwował z miejsca, jak walisz tego Słowiniaka. Słowiniaka nie odpuszczę następnym razem. Dzięki, gratuluję. Dzięki. Ogólnie, 6 motocykli, wydawałoby się niedużo, ale każdy po prostu innej klasy, innego rodzaju, różne wyścigi endurance'owe, sprinty, wszystko i wylądowałeś w M-Cupie, czyli coś, co jest stworzone niby dla osób, co chcą wejść w świat wyścigów. Mm-hmm. Jak to oceniasz taki pomysł? No przecież ja też chcę wejść w świat wyścigów cały czas. Od 8 lat. Od 8 lat chcę wejść w świat wyścigów. Znaczy sam Cup, wiesz, no to pod kątem organizacyjnym jest to inna jakość niż WMMP. No nie widzieliśmy tego wcześniej, ale stwierdziliśmy, że spróbujemy. Podeszliśmy do tego tak sobie po prostu treningowo, no bo gdzieś się po prostu trzeba bawić i trenować. No i chyba to jest fajna formuła, bo nie ma jakiejś takiej strasznej napinki, wszyscy sobie pomagają, w zasadzie wiesz, podejdziesz do kogoś, z kim rywalizujesz, spytasz go ustawienia czy cokolwiek, każdy ci powie dokładnie tak, jak jedzie, gdzie poprawić i tak dalej. Także bardzo sympatyczna inicjatywa, fajnie zorganizowana. Rewelacja. Dobra, czyli uważam, że warto, a czy się opłaca? No bo tych projektów ty miałeś naprawdę dużo. Czy w twojej ocenie to się opłaca, czy ty byłeś w stanie, nie wiem, zbudować sobie motocykl, przerobić, zorganizować sezon taniej? To się opłaca, jeżeli chcesz jechać nowym motocyklem. Okay. Bo cena samego motocykla jest promocyjna, cena pakietu tego wyścigowego jest promocyjna. No w ramach formuły Cupu też nie można za dużo w tym motocyklu zmienić, więc
nie wpadasz w taki wyścig zbroi, że widzisz, że ktoś wymieni elektronikę, to ja też muszę wymienić i to ci tą cenę motocykla wtedy wyścigowego winduje. Więc wtedy na pewno się opłaca. W przyszłym roku jedziesz? Tak. Pewnie. Super. Jadę, myślę, że zabawa będzie równie dobra. Ma być więcej motocykli, już Irek mówił, że ludzie pozamawiali na przyszły sezon. Także no im więcej, tym lepiej. Fajnie. Super, gratuluję. Dziękuję. I miejsce pierwsze, Daniel Wachowski. Daniel Wachowski. Brawo, brawo. Znam łatwiejsze sposoby na zdobycie auta, jeżeli jesteś busiarzem, niż ty. To znaczy? Nie wiem, jak złożyłem to zdanie. Można po prostu sobie wynająć, kupić auto, nie trzeba kupować motocykla, przejeżdżać całego sezonu, czy jednak jest to dobry sposób na zdobycie samochodu do jazdy? No jest to dobry. No sprzedałem, słuchaj, stary samochód, aha, kupiłem nowy motocykl. Starego busa i wyjeżdżam nowym samochodem. To jest tak proste. Proste. To jest w ogóle szok, no bo wiesz, właśnie puchary mają to do siebie, one różnie przebiegają, ale ten wydaje mi się, że się strasznie rozpędził, jeżeli chodzi o czasy właśnie. Od jakiego czasu zaczynałeś? 4-2. 4-2. Bodajże 4-2, 4-1. Mhm. 4-1 chyba było kwali pierwsze, 4-2 regularne w wyścigu, tak? A wczoraj szły regularne ósemki. Ogólnie cały wyścig był 0,6 sekundy od pierwszego do ostatniego okrążenia się zamknął. To jest szok, bo wy się napędziliście nawzajem, no bo to nie jest tak, że ktoś był, kto was... To po prostu była ta grupa silna, tak, którą dzisiaj patrzyliśmy, ta trójka, i wy się po prostu napędzaliście, tak? Jednak wiesz, konkurencja w takich pucharach to jest zupełnie co innego niż jeżdżenie w jakichś track dayach. Można jeździć tam 5 lat, 6 i nie robisz takiego postępu, jak robisz to w ciągu jednego roku na... w takim pucharze. No to co, za rok też jedziesz? No jasne, że jadę. Jest Open, szykuje się mega ekipa, także organizacja jest naprawdę wyśmienita tego pucharu. Czapki z głów, wszystko jest dograne, petarda, także jadę, na 100% jadę. To może ja się skuszę w końcu. No to widzimy się. Gratuluję. Dzięki. Szkoda, że na tydzień. Zobaczymy, kto mnie znajdzie po tygodniu. No w sumie opinie powiedzą więcej niż ja mogę. Żałuję, że nie pojechałem. Naprawdę. W szczególności dlatego, że widzę, jak chłopaki się rozpędzili, ile tam było zabawy. Wszyscy zadowoleni. Ja chyba polecam. Znaczy nie chyba. Na pewno polecam. Znaczy nie, chyba. No bo nie spróbowałem sam, więc nie wiem. Oni wiedzą, są zadowoleni. Więc obserwujcie. Pewnie będzie u nas informacja. Jak nie, to szukajcie informacji o BMW M-Cup, BMW Sikora. I tyle. Do zobaczenia.